Zaboricz to niewielka miejscowość niedaleko Szibenika, do której z Krakowa jest 1160 km. Na widocznych zdjęciach satelitarnych migające strzałki wskazują położenie miejscowości oraz położenie willi Slamicz, w której mieszkaliśmy. Jedziemy magistralą adriatycką. Minęliśmy Szibenik i zbliżamy się do Zaboricza. Około 80 metrów za tablicą z nazwą miejscowości Zaboricz skręcamy w prawo i wąską, dość stromą uliczką zjeżdżamy następne 80 metrów na parking przy willi Slamicz. Wygodny parking mieści kilka samochodów. Wejście do willi Slamicz. I wygodna klatka schodowa, którą musimy wejść na drugie piętro do naszego apartamentu. Władzia z Adasiem przyjechali autobusem nieco wcześniej i zamieszkali w apartamencie obok nas. Wspinanie się na drugie piętro jest nieco uciążliwe, ale piękne widoki z naszych balkonów rekompensują to w pełni.
a nie ustająca, choć ledwie słyszalna, muzyka świerszczy, uspokaja. Chodź do zabójcy. Chwila odpoczynku po pierwszym dniu plażowania. Władzia i Adaś dopiero z plaży wracają. Leżak i krzesełko zostawiają pod figowcem. Jednak już po chwili, najpierw z balkonu, a następnie spacerując brzegiem morza, wspólnie podziwiamy wspaniały zachód słońca, wsłuchując się w odgłosy płynące z nad wody i cichy szum fal. Zaboricz, na nasze szczęście, nie stał się jeszcze znanym i wielkim kurortem i we wrześniu, jak widać i słychać, można tu spokojnie i mile odpoczywać, nie obijając się o tłumy wczasowiczów i nie walcząc o miejsce na plaży.
Na kolację i wieczorne pogaduszki wracamy już po zmroku. I co teraz mam zrobić? Drugi raz nacisnąć. Rano obudził nas głośny warkot nisko latających samolotów. Okazało się, że są to pożarnicze łodzie latające, które w naszej zatoczce nabierają wodę.
po obejrzeniu z naszego balkonu lotniczo-pożarniczych atrakcji, widocznym teraz przejściem udamy się na plażę, do której mamy około 100 metrów. Sama plaża jest żwirowa, ale nieco dalej na prawo dno morskie jest piaszczyste. Trochę szkoda tych tenisówek, bo one już mają 3 lata, a tak fantastycznie i w wodzie i w zewnątrz. Z widocznego teraz kamienistego cypelka filmujemy przeciwległy cypel i naszą plażę. A to Villa Slamicz i nasze parasole na balkonach drugiego piętra.
to już widok na następną zatoczkę. Jeszcze raz nasza plaża i dojście do naszej willi Slamicz. Jesteśmy na balkonie u Władzi i Adasia. Filmujemy wyspę i miasteczko Krapanii leżące między Zaboriczem a Szibenikiem. A także osłaniający naszą zatoczkę Cypel, za którym znajduje się bardzo ładny most przerzucony nad ujściem rzeki Dabar do morza. Aby sfilmować most, musimy dojść do magistrali adriatyckiej i skręcić w lewo w kierunku Szibenika. Po drodze filmujemy panoramę Zaboricza, naszą willę Slamicz a także miejsce pod murkiem na plaży, na którym zwykliśmy przebywać. Wiadukt to chyba nazwa firmy, która zbudowała most widoczny teraz od strony Zaboricza.
a teraz od strony Szibenika. Po sfilmowaniu mostu wracamy do Zaboricza, by za chwilę pojechać na zwiedzanie Primorsztynu i Trogiru. A wszechobecny satelita tak widzi okolice naszej wyprawy.